proszę o zadawanie pytań do poprzednich referatów. Przypomnę, że prelegentami byli pan dyrektor Książnicy Cieszyńskiej Krzysztof Szeruk, pan profesor Grzegorz Studnicki, pan profesor Jan Kajkosz i w tej sesji pani profesor Trzcińska, pani profesor z Gdańska, pani Monika Orzeczycka i Diana Borecka oraz pan dyrektor. Bardzo proszę o pytania, uwagi, refleksji. Proszę Państwa, ja od razu pytanie do pana doktora Michała Pawłoka, skoro jesteśmy tutaj, czy możemy wrócić do tego wizerunku folkowego? Bo wydaje mi się, że tu jest, że to jest portret z kluczem, jeśli mogę cokolwiek zasugerować. Pierwszy raz widzimy, wszyscy jesteśmy rzeczywiście za... A to tak. Ja jeszcze króciutko powiem, że gdyby, bo to artysta ma taki po prostu album i fotografował niektóre prace, albo większość, które gdzieś szły w świat. Na szczęście jest podpisany M. Florkowa. Tak. Bo gdyby nie to, to któż by wiedział? No więc, że to Florkowa wskazuje jeszcze jeden drobiazg. Mianowicie ta brosza, jak się wydaje, to być może Amenysta albo Topaz, nawiązuje do najważniejszej książki Marii Florkowej, Tajemnice Szlachetnych Kamieni, którą ona napisała i która się doskonale rozprowadzała nie tylko w środowisku ezoterycznym, no właśnie z którą, moim zdaniem, niewątpliwie nawiązuje do tej publikacji. To tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To jeszcze będę chciał zapytanie, refleksje, uwagi. Ja takie dwie uwagi do bardzo interesujących wystąpień. Najpierw pana dyrektora Szenonga, bo jakby Werner i jego wpływie tutaj na pewne postawy religijne na Śląsku, zajmując się historią Różokrzyżowców, właściwie intelektualną stroną ruchu Różokrzyżowców, a potem wolnomularstwa, no mógłbym stwierdzić, że rzeczywiście wpływ Jakuba Bemy był niewiarygodnie wielki i ważny, zarówno w pierwszym wypadku, prawda, Różej Krzyża, ale później w XVIII wieku jest jakby renesans zainteresowania dziełem Jakuba Bemy. No i wolnomularze francuscy na przykład tłumaczą Jakuba Bemy na francuski. Więc no, rzeczywiście to warto odnotować rangę tutaj tego myśliciela i zarazem, no, można powiedzieć, reformatora religijnego, proponującego pewną nową wizję chrześcijaństwa. Chcę też nawiązać do bardzo interesującego wystąpienia pana profesora Kajkosza. Tam jest szereg interesujących wątków, ale do jednego chcę nawiązać. Mianowicie do kwestii tajemnicy jako towaru. A co się wiąże z New Age, prawda, i no, jakby naszą epoką. No, oczywiście tajemnica staje się towarem na gruncie kultury popularnej, a kultura popularna żywi się tajemnicą, prawda, jaka by ona nie była, jakie by nie była rangi. Ale zwróćmy uwagę, tajemnica budzi strach, a budzi strach w państwie autorytarnym, w państwie policyjnym. I tu a propos nazwiska Stanisława Hadyny, ja się pytałem właśnie, kiedy ten omawiany tutaj utwór powstał, ponieważ z nazwiskiem Stanisława Hadyny i Jana Hadyny spotkałem się, proszę Państwa, w aktach IPN-u. Są dwa olbrzymie fascykuły zatytułowane Masoneria. No, ja się zajmuję historią wolnomularstwa, więc oczywiście nie mogłem jakby darować sobie zajrzenia do tych akt, które nie odpychały, prawda, swoją zawartością. Tym bardziej, że fascykuł drugi dotyczy
rzeczy spraw i ludzi, także mnie. Więc no, zwykła ciekawość no, powodowała. Ale chcę powiedzieć o czymś takim. Właśnie o tym strachu. Strach w dodatku ludzi nie dysponujących odpowiednią wiedzą. Trudno sobie to wyobrazić, ale do momentu, kiedy nie ujawnił się tam profesor Ludwik Hass, jako TW, ale równocześnie no, rzeczoznawca, doradca Służby Bezpieczeństwa w dziedzinie wolnomularstwa, to przez pierwsze kilkadziesiąt lat olbrzymi, gigantyczny aparat policyjny, wywiadowczy, nie dysponował nawet wstępną definicją zjawiska. Nie wiadomo, co to wolnomularstwo. Nie ma nawet próby przybliżenia sobie tego fenomenu. No więc przy takim braku definicji masowy mógł być każdy, kto się władzy nie spodobał, a do masonerii zaliczano zupełnie serio najróżniejsze ruchy właśnie o charakterze ezoterycznym. I no to już zakrada na anegdotę, ale znalazłem dokumenty pochodzące z drugiej połowy lat 50., kiedy w Polsce rozpoczęło działalność Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, które miało swój odpowiednik w Indiach jako Towarzystwo Przyjaźni Indyjsko-Polskiej. I proszę sobie wyobrazić, tam się właśnie pojawia nazwisko Hadyna i szereg innych nazwisk, między innymi nazwisko Waltera, takiego prawda wybitnego, to rozmowali na kolekcjonera, bibliofila i szereg innych. Nie chcę tutaj się na tą sprawę rozwodzić, ale organa policyjne domagają się od ministra spraw wewnętrznych, żeby doprowadził do likwidacji Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej. Dlaczego? Ponieważ tam zapisują się najróżniejsze właśnie maści w heretycy, ale z punktu widzenia tej władzy, których no, właśnie nie bardzo wiadomo, czy to są masoni, czy to są jacyś różni krzyżowcy, czy teotopowie. No w każdym razie aktywność intelektualna tych ludzi jest niesłychanie poważna i dlatego organ policyjny domaga się likwidacji tego stowarzyszenia. I jest odpowiedź od ministra, bardzo charakterystyczna, mianowicie minister pisze tak. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej powstało na bazie traktatu o przyjaźni i współpracy między PRL i Republiką Indii w 1956 roku. No tak, z tego czasu pochodzi wspaniała fotografia, którą skądinąd znam, przedstawiająca Józefa Cyrankiewicza na słonie, który wizytował Indię. No i możemy sobie wyobrazić tutaj tego polityka skądinąd wybitnego właśnie na słonie. I w związku z tym, że jest istnienie tego towarzystwa zagwarantowane traktatem międzynarodowym najwyższej rangi dla państwa ludowego, więc w ogóle nie ma mowy o tym, żeby miało być rozwiązane. Natomiast jeżeli osoby zapisujące się do Towarzystwa Polsko-Indyjskiego i tam działające, no, prowadzą jakąś działalność budzącą zastrzeżenia organów władzy, to i tam jest dosłownie użyto takiego myślenia, istnieją wypróbowane środki, które mogą temu zaradzić. No, możemy sobie wyobrazić, jakie to są środki. Ale to oczywiście jest anegdota, chociaż gwarantuje w 100% prawdziwa. Natomiast ona jednak pokazuje, jak bardzo aparat władzy w czasach PRL-u obawiał się właśnie wszelkich ezoterycznych ruchów. Dotyczy to skądinąd ze znanej osoby Teofila Osiemko, prawda, który no, był wybitnym artystą, ale też był przewodnikiem pracy górniczej, prawda, i w jakimś miejscu trzczony przez władze
przez władze komunistyczne, a jednak równocześnie z punktu widzenia tejże władzy był osobą bardzo niebezpieczną. Jego nazwisko też się pojawia w tych aktach. Także ja oczywiście nie pod tym kątem przeglądałem tych akt, jest bardzo wiele. Oglądanie i czytanie jest naprawdę torturą, ale no, ona właśnie pokazuje, że jednak w warunkach państwa policyjnego tajemnica nie jest towarem. Na pewno nie jest towarem. Jest to tylko taka moja dygresja a propos referatu pana profesora Jakosza. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bo mamy minutę do przerwy. Tam bardzo, bardzo ważne pytanie pojawiało się w wystąpieniu, czy w ogóle jest ezoteryczne. Egzotyczne, ezoteryczne. Ja myślę, że to taki może socjologiczny sposób myślenia w kategoriach instytucji. Być może warto spojrzeć na ezoteryczny, na to odróżnienie, w kategoriach walki o uznanie. Także ezoteryczne może być bardzo popularne, nawet mainstreamowane i uznawane przez najistotniejsze instytucje, nie wiem, naukowe, religijne. Więc ja bym powiedział, to jest chyba jakiś klucz, który może nam na swój sposób porządkować. Ja będę miał problem w książce, w którą pracowałem, bo zajmowałem się undergroundem. Ale jak można mówić o undergroundzie, który się upowszechnia przez czasach kontrkultury młodzieżowej? Więc być może to jest jakaś taka ścieżka. A drugie też w tym twoim wystąpieniu pojawił się zasadnicze pytanie, dlaczego zajmować się dzisiaj tym, co działo się ponad 100 lat temu, co z tego dzisiaj wynika. No i to jakaś taka próba też uzasadnienia. No po pierwsze, dziwne jest to, jak wiele przemilczamy, jak wiele białych plam sami stworzyliśmy, ale warto spojrzeć na związki, które bardzo mocno tutaj w tym środowisku alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim istniały, związki na przykład między polskością, taką walką narodowo-wyzwoleńczą, ezoteryzmem, odkrywaniem kultury ludowej też, więc no było to rzeczywiście, było to niezwykłe zjawisko, a jeszcze ta niezwykłość zjawiska polega na de facto braku wielkich ośrodków miejskich. To nie dziwi nas, rozwój no i będzie myśleć o tym, że na temat miłości w wielkich ośrodkach miejskich. Tutaj takich nie było, bo rzeczywiście jest to niezwykły fenomen kulturowy też, więc pewnie też warto dlatego go odkrywać. Dziękuję bardzo. Jest tak naprawdę fikcyjny. I w
zwracać uwagę na tę konieczność bardzo ostrożnego traktowania faktów, bo z tego wynikają czasami daleko idące konsekwencje, łącznie z tym właśnie, że powołuje się współcześnie do życia koło miłośników Józefa do Wrocławica. Do tego Wrocławica koło Kojewa, co jest pełnym absurdem. Dziękuję bardzo. Tylko dwa słowa a propos, z wszystkimi uwagami się zgadzam, tylko dwa słowa a propos tych instytucji, to znaczy różnicy między ezoteryzmem i egzoteryzmem z uwagi na stosunek instytucji religijnych do danych zjawisk. No, mi się wydaje, że nawet jeżeli te instytucje religijne są bardzo mocne w rozumieniu gospodarczym, politycznym, to obojętnie czy się popatrzymy na czeską czy na polską stronę Śląska Cieszyńskiego, to kredyt zaufania do tych instytucji religijnych no jednak maleje. Albo ja nie wiem, kurczy się liczba członków kościołów, tak jak pisze Thomas Luckman w swojej niewidzialnej religii. Czyli ja nie jestem pewien, jest to ciekawy krok, ale nie jestem pewien, czy to kryterium stosunku instytucji pozwoliłoby nam rozstrzygnąć kwestię różnicy między ezoteryzmem i egzoteryzmem. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Tak, Pani Drogo, proszę. Takie strasznie niedługo pytanie. Ja chciałam zapytać o to, na końcu za chwilę. Co to może być trudne pytanie? Co to? One są do przejęcia przez nadzór. Więc na niego, to znaczy, one są po renowacji w 2004 roku. Robiła to pracownia z Bielska Białej Państwa Wódkę, tak? Witrażystów. Jesteśmy z nimi umówieni, po powrocie. Nie sądzę, żeby mieli bardzo rozległą dokumentację, ale z tego, co powiadał mi pan Wódkę w rozmowie telefonicznej, to zrobili konserwację muzealną, dlatego że te płyty pod wpływem działań atmosferycznych, one się wygięły, tak się odkształciły. Gdyby oni próbowali je wyprostować, istniało prawdopodobieństwo, są to prawdopodobne w ogóle unikaty, naprawdę pierwszy, no coś niezwykłego, tak, u siebie. Więc oni tylko szczepili te szczególne elementy kamerkami, nie odginęli, dlatego też tego małego Jezusa twarz, która, gdzie było pęknięcie, jest nieco zdeformowana, bo akurat tam było wgięcie płyty, tak? W każdym razie na pewno to zostało, wiemy kto sfinansował te prace konserwatorskie, sfinansował to ten człowiek, który się urodził w 1937 roku, 23 grudnia, to znaczy następca Fontunu, niestety pan Fontun. Hrabia Fontun zmarł w 19 roku w czasie pandemii, ale pozostała rodzina. Jesteśmy w trakcie ustaleń, niewątpliwie jest w rejestrze. Są w tej chwili te przeźrocza pomiędzy dwiema szklanymi szybami. W związku z tym istnieje szansa, że nic się z nimi nie stanie. Ja prawdę mówiąc, zgadłem opłatę, moja mieszanka, to jest taka, ponieważ to są absolutne rzeczy w stanie. Zdanie do pytania. Ja tak, powiem, że tymi wdrażami, przepraszam, nie przepraszam, tak. Dawno temu zajmował się pan Szpakowski. I nawet na historii jakiś tekst, który na Cieszyński. Myśmy potem to, jako że pracujemy na materiałach antropozoficznych.
klasyczny i na sztuce filozoficznej, można powiedzieć, że znamy się dość dobrze. To akurat się to tak odbywało, ale moim zdaniem trzeba chronić tę skarb po prostu, bo to jest rzeczywiście niezwykła rzecz. Ja pani dyrektor potem pokażę jeszcze. Tak jest. Tu nie widać na tym, bo ona jest postrzelana przez kulę. Tak. Przy czym no, fragmentu brakuje. Ten tej trawa i się osiołek jest w tym fragmencie. Nie znaleziono tego. Tam w tej kaplicy były trzy witraże, to znaczy witraże też nazywam dyrektorem teraz witrażami przyszłym, więc oprócz tych dwóch, to centralnie okrągły być może wcześniej też pleksiglasowe przeźrocze, które zniknęło i obstawiamy, że było symbolem opatrzności okiem wpisanym w trójkąt. Jako, że to nie było, państwo Wódkę otworzyli go jako tradycyjny witraż z gołębicą w świetlistych takich promieniach barwnych. I no, to jest zdecydowanie różnica między tym, co tam mamy, bo proszę państwa, światło przenika przez oczy wspaniale, po prostu wspaniale. No, to jak zniuansowane są te postacie przez to, czy przenika przez nie światło, tak, że one są prawie, no właśnie są eteryczne prawie. I to świadczy o ich miejskich hierarchii duchowych, a kiedy zatrzymuje się na tych płaszczyznach konkretnych, jest to niezwykłe. Polecam Państwu. No, czujemy się zainspirowani. Ja od razu mogę skorzystać z tego, że zabrałam mikrofon. Ja mam pytanie do pana profesora Krefosza. Mówią, tak. Otóż sytuacja, dlaczego pytanie i wyjaśnienie, bo pan to swoje wystąpienie, panie profesorze, zaczął od tego, że badania nad ezoteryzmem w gruncie rzeczy koncentrują się, ten dyskurs koncentruje się na badaniach historiograficznych, podczas gdy badanie dyskursu czy idei jest pozostawione na marginesie. Poczułam się wezwana do odpowiedzi jako szefowa dużego projektu, z którego członkowie tutaj też są obecni na szefowie sekcji. Otóż na początku rzeczywiście badając polskie tradycje ezoteryczne od 1890 roku do 1939, skupiliśmy się na faktografii, ponieważ ona rzeczywiście leżała odłogiem. To są cztery tomy polskich tradycji ezoterycznych, między innymi pod redakcją Pcińskiej, pod redakcją profesor Oboleński, pod redakcją profesora Cegielskiego i mówiących osób. Ale kolejny tom, główną ideą idei przewodnich polskich tradycji ezoterycznych jest właśnie dyskursywność ezoteryzmu i w tym tomie posługując się metodologią historii idei, którą zaszczepił nas profesor Cegielski, a to jest idea Artura Lovejoya, no, zrobiliśmy kolejny krok w badaniach nad ezoteryzmem. Serdecznie polecam, choć nasze publikacje to białe grupy. Także to tylko co. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam.